Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzień dobry, nazywam się Krystyna Radziwą. Jestem nauczycielem z Zespołu Szkół Gastronomicznych z Warszawy, z Poznańskiej. Przygotuję dzisiaj tajatelle w sosie z sera maślowego ze szpinakiem. Od czego muszę zacząć? Muszę zacząć od ugotowania makaronu tajatelle. Ja mam makaron funiczne, ale to jest jednoznaczne. Znaczy podobnie wykonuje się ten makaron. Tajatelle oznacza wstążki. Ja, żeby ugotować go al dente, wkładam go na gotującą się wodę. Wiemy o tym, że Włosi są to, jest to naród, który słynie z tego, że robi dobre makarony i poprzez wszelkimi prawda, postaciami. Makaron tajatelle jest właśnie w kształcie długiej wstążki. W zasadzie można go spotkać w Bolonii w izbie handlowo-przemysłowej, gdzie jest właśnie odlany w złocie. Tak jak Polacy, prawda, kochają schabowego i kapustę, tak Włosi kochają makaron. I się pieczołowicie do tego, prawda. Następnie rozpocznę pracę nad sosem. Sos jest na bazie sera pleśniowego. Jest to ser bardzo tłusty, więc daję na jedną porcję niewielki kawałek sera pleśniowego. Czekam, aż on się zacznie topić. Jest to bardzo w sumie proste danie, ponieważ ser jest odpowiednio słony. Nawet nie potrzebuję specjalnie doprawiać potrawy. Makaron musi się gotować al dente. To znaczy, że nie może być rozgotowany, tylko musi być taki, że musimy go czuć, jak gryziemy jego taką lekką twardość. Ser pleśniowy zaczyna się rozpuszczać. Czym się charakteryzuje ser pleśniowy? Najbardziej znany ser pleśniowy w Włoszech jest to gorgonzola, czyli takie są, można powiedzieć, żyłki zielono-niebieskiego koloru, które występują w serze. Na początku, jak ten ser jest słabo dojrzały, to jest on delikatny. W miarę dojrzewania staje się bardziej pikantny, bardziej charakterystyczny, prawda, smak i zapach. Natomiast na polskim rynku Roquefort, prawda, jest w tej chwili nazwa sera polskiego, który się nazywa Roquefort. Ja właśnie korzystam z odpowiednika polskiego, znaczy można powiedzieć, biorąc pod uwagę włoski ser gorgonzola, polski ser Roquefort. Ponieważ ser pleśniowy się rozpuścił, daje do uzyskania odpowiedniej konsystencji śmietanki wysokoprocentowej i mieszam. Te żyłki takie w tym serze mogą być właśnie od koloru zielony, jasnozielony, zielono-niebieski, czyli w zależności od gatunku tak to właśnie wygląda. Jest to bardzo proste danie, szybko się bardzo wykonuje. Ja sprawdzę makaron, jak
pod koniec, bo ten sos już mam prawie gotowy, dodaję szpinak. Liście mam, prawda, świeże, wykrętne, więc wystarczy tylko przed samym podaniem szczególnie śmietany, chyba jest. Że makaron już mogę odsadzić. Na sito. Dołożyć prawda szpinak. Na chwileczkę jeszcze. I mogę wylać na makaron. Do dekoracji użyję pomidorków sosejnowych i użyję charakterystycznych dla Włoch orzeszków pieni. Nie używałam celowo soli z tego tytułu, że ser jest bardzo smolny. Przy rozcieńczeniu ze śmietanką da odpowiedni smak. Prawdopodobnie.